właśnie dwie sprawy. Klient zauważył tą 10-złotówkę i podnosi, pokazuje, że podnosi, a instytucja zachowuje się jak niemowlę. Ja na przykład została mi zwrócona uwaga, żebym nie nagrywał pracy, bo klientowi to się w jakiś tam sposób delikatny póki co nie podoba. Także ja jako raz przyjąłem do wiadomości, jestem naiwny, póki coś się nie wydarzy, tak jak z tym koszykiem, że powinien być potest, że powinniśmy zakończyć na 50-złotówce przy trzech kasach. Nie? Że klient zwraca uwagę i też zauważa, że instytucja zachowuje się jak niemowlę, póki coś się nie wydarzy. A propos tego, że osoby chore psychiczne powinny pracować na zapleczu. No i tutaj ja już muszę panią potraktować jak polityk, czy jak polityka, że jest to zdanie, na szczęście póki co niesłuchane, bo ja chciałbym pracować wydajnie z pozycji, ponieważ Unia Europejska no nie dała mi takiego zanusza, żebym się rozwinął jak kwiatek. Chciałbym pracować do końca także niekontuzyjnie, wydajnie, po takim poczuciem, jakie mam, że jestem na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to mi daje tyle tej siły do świtu, do następnego dnia, i atmosfera pozwala również na to, że nie muszę podejmować jakichś drastycznych kroków, nie? Także pani jest politykiem, pani ma swoje zdanie, no ale okazuje się, że to nie jest moja strona. No tak, i normalnie, no, szukam reprezentanta, który moją stronę będzie bronił i moich praw, bo ja bym wolał jednak mimo wszystko, jak pani ten szlachcic, jako pani wetujący szlachcic, żeby mi tych praw dodawano, a nie odejmowano, jak w każdym gryzącym się o swoje wspaniałe życie i położenie oraz powagę w negocjacjach, istnienie, nie?